Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 7 luty 2014. Dzisiaj kilka słów na temat udowodnij sobie, pokaż sobie, że potrafisz. Pokaż sobie sam czy sama, że stać cię na zrobienie naprawdę wielkich rzeczy, stać cię na zbudowanie naprawdę wspaniałego biznesu, że potrafisz. Ale sobie, bo komu możesz cokolwiek udowodnić, jeżeli nie sobie? Przed kim tak naprawdę codziennie się rozliczasz ze swojego życia, jeżeli nie przed samym sobą? Dlatego ten dzisiejszy temat wiąże się z tym, podtroszę, o czym mówiłem na ostatnim webinarze, o czym ostatnio mówimy bardzo często. Po prostu o tym, żeby zacząć budowanie biznesu w nowej jakości, żeby to, co mi poradził mój sponsor, moja górna linia, to, co radzą ci ludzie, którzy budowali największe przedsięwzięcia. W pewnym momencie potrzebujesz narysować kreskę, taką kreskę, która nie tylko narysować ją, ale stworzyć ją gdzieś w umyśle, taką, przepraszam najmocniej, taką kreskę, która oddzieli ten biznes, który do dziś wybudowałeś, od tego, który chcesz wybudować już teraz i w przyszłości. I to nie znaczy, że ci ludzie, których masz, z którymi współpracowałeś, którzy gdzieś tam są w grupie, masz się od nich odizolować i koniec świata. Nie w tym rzecz zupełnie. Ale chodzi o to, żeby nie zajmowali ci miejsca w głowie, żeby nie dawali ci złudzenia, że ty już biznes masz, że ty przecież masz, że ty dochód z tego czerpiesz, że to jest coś, co kiedyś będzie i tak dalej. Okej, kiedyś będzie, nie ma sprawy, ale pozwól tym ludziom budować swoje biznesy. Pozwól im robić to, co chcą tak naprawdę robić. Pozwól im wzrastać. Spraw, aby nie byli przytłoczeni tobą, aby nie mieli złudzenia, że tak naprawdę ich biznes zależy od ciebie. Bo tak naprawdę nie zależy. Zależy tylko od ich aktywności, od ich działania, od tego, czy oni również potrafią zrobić takie kreski i oddzielić biznes stary od biznesu, który teraz będą budować. Biznesu, który będą budować według zasady takiej zasady nowych przepisów generalnie, ale chciałem to sformułowanie jest bardzo ważne. Chodzi dokładnie o to, że kiedy rejestruję nową osobę, to uświadamiam ją, że moim zadaniem jest sprawić, żeby jak najszybciej stała się samodzielna. I to jest moje najważniejsze zadanie. Muszę sprawić, aby jak najszybciej się ode mnie usamodzielniła, odłączyła, żeby mogła budować swój biznes. I to jest podstawa, to jest fundament. I na takim gruncie, na takich zasadach ja buduję teraz ten nowy biznes. Na tym to wszystko opieram i wierzę, że to jest też dla ciebie wskazówka. Zobaczysz, co się będzie dziać. Zobaczysz, jak wspaniałych ludzi będziesz przyłączać. Zobaczysz, jak szybko się ludzie będą usamodzielniać. Zobaczysz, jak będzie się to wszystko powielać. I to jest to. Mamy system. System mamy gotowy. Mamy to wszystko, co jest potrzebne, żeby ludzie mogli wzrastać, żeby mogli się rozwijać. Mamy to. Coraz więcej narzędzi mamy. Oczywiście zawsze będziemy malkontentów, które będą mówić, ale jeszcze tego nie mamy. Zawsze czegoś nie będziemy mieli, ale zawsze mamy coś, na czym możemy budować. Zawsze mamy coś, na czym się możemy oprzeć. I o to dokładnie chodzi. Biznes jest w swojej głowie. Twój biznes. Mój biznes jest w mojej głowie. I wszystko. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!